Cześć, jak się macie? Tutaj oczywiście Damian, witam was w kolejnym odcinku Ultimate Team. Wreszcie wyglądam jak człowiek, a to oznacza, że mogę nagrać odcinek. Zanim zagramy, zanim podyskutujemy o składzie, no muszę się pochwalić, że udało się z tym Witzelem. I na szczęście sprzedałem go zanim jego widełki zostały podwyższone, bo w momencie gdy jego maksymalna cena wynosiła 42 tysiące, to nie było żadnej karty na rynku i stwierdziłem, że to jest chyba ten moment, bo gdy nagle te widełki zostaną podwyższone, to każdy będzie chciał wystawić te karty, by zarobić jak najszybciej, jak najwięcej, więc ja wykorzystałem tę lukę. Wystawiłem dwie karty, no i tak z trzecią poczekałem, w razie czego, jakby jednak ta cena była wyższa, no i on poszedł już tylko za 28 tysięcy, jednak przypominam, ja te trzy karty kupiłem za 12 tysięcy, więc z 36 tysięcy zrobiłem no jakieś 120. Oczywiście żałuję, że nie kupiłem więcej, jednak taka kwota mnie zadowala. Oczywiście nie stać mi na razie na żadne ulepszenia, jednak wiecie co? Chciałbym wam dać możliwość. Rozmawiałem już z wami na Twitterze. Tam wysyłaliście mi propozycje składów, jednak jako że to YouTube jest tym głównym centrum, to zajrzyjcie do opisu. Tam będzie ankieta, od której zależy przyszłość tej serii. Mianowicie, dalej budować skład wokół CR7, czy też sprzedać go i zbudować mega taką wyrównaną drużynę. To od was, moich widzów, członków zarządu Dix United zależy, czy kontrakt z CR7 zostanie przedłużony. Bo tu nie chodzi o to, że mi się gra źle, Cristiano Ronaldo, bo to jest karta, którą, tak jak mówiłem, mógłbym grać do końca, jednak chodzi mi po prostu o partnerów. Mam kilka innych pomysłów. To jest jeden z pomysłów, który pojawił się w mojej głowie i to nawet nie taki drogi, ponieważ mamy tutaj Royce'a, który chodzi za mniej niż 200 tysięcy. Go bym przesuwał na SPO, według mnie spisałby się tam idealnie. Timo Werner, może w wersji 87, to zależy, jednak miałbym napad Mbappe, Werner, pomoc Witzel, SPD, Blon, SP, Pogba, SP, no i obrona tutaj, no jeszcze nie wiem, kto poszedłby na lewo, jednak taka jest moja propozycja. Oczywiście nie wykorzystałbym swojego całego budżetu, jednak też się zastanawiam, co tak naprawdę robić, bo słuchajcie, mamy obecnie końcówkę lutego już, tak jakby nie patrzeć, za 10 dni będzie marzec. 10 marca, jeśli dobrze pamiętam, wybijają wszędzie te dziesiątki, wybijają 10 urodziny Food. I myślę, że wtedy gra może naprawdę oszaleć. Oczywiście nie mam żadnych przecieków, bo no aż tak głęboka moja współpraca z jej nie jest, jednak mam naprawdę wrażenie, że mogą dziać się ogromne rzeczy w tym roku, no bo jednak 10 lat, 10 lat trybu, który odmienił oblicze jej na zawsze, który sprawił, że pracownicy no kąpią się pewnie w złocie, jednak no na pewno w tym roku będzie coś wielkiego, już patrząc na to, że w ubiegłych latach były naprawdę fajne promocje, czy to z tymi premium SBC, jakieś karty flashback, jak na przykład chyba 2 lata temu mieliśmy Wellingtona i takie inne karty, które były OP w FIFA, stały się OP jeszcze raz, tutaj naprawdę przyzwoita drużyna. No dlatego też wiecie co, tak chciałbym trochę spuścić z tonu, zbudować tańszą drużynę, no i zaszaleć na te urodziny Food, no bo urodziny to okres zabawy, prawda? A nie chcę, by to wyglądało tak, że będą jakieś mega SBC, w ogóle super rzeczy będą się działy w fucie, a ja tutaj nie będę miał budżetu, będę miał 15 tysięcy monet i tak moja zabawa będzie wyglądała. Oby tak nie było. Jak mogliście może zauważyć, mój skill rating troszkę spadł, jednak przypomniałem sobie, że spadek do ligi czwartej jest dopiero od 1800. Więc mam jeszcze dosyć dużo miejsca, jednak no pamiętajcie o tym, by wziąć udział w ankiecie, bo no jednak, chcę, by się też z chęcią klikali w tę serię. Mówię, ja tam mogę grać dalej CR7. Nadal to jest moja ulubiona karta w grze, jednak też, no to jest to, że chciałbym spróbować czegoś nowego, jakiegoś innego ustawienia, by się narodziły tutaj nowe gwiazdy, bo tym Wernerem pograłem sobie trochę na PlayStation, tam go sobie kupiłem dla testu i powiem wam, że robi wrażenie, naprawdę, no tylko 2 mecze zagrałem, ale po tych 2 meczach widziałem, że mógłbym zagrać nim jeszcze z 500. No ale w tym momencie Cristiano Ronaldo też pokaże, dlaczego nie warto się go pozbywać, bo to jest 6. minuta spotkania. Ronaldo zdobywa dla nas rzut rożny, bo oczywiście to był mój plan. Ronaldo do Jezusa. Piłkarz, który praktycznie nigdy nie zawodzi. No nie, no coś mi ewidentnie nie siadło. W ostatnim odcinku staram się być bardziej pozytywny, podchodzić do tego wszystkiego na luzie. No i De Gea to złapał jak na treningu właściwie, ale wiem, że jak przyjdzie Food Champions, to tego luzu nie będzie, bo tak to jest, gdy są jakieś nagrody, gdy chce się coś osiągać, to trudno zachować spokój, ale właśnie ten brak zachowania spokoju sprawia, że ja też nie wbijam tych wyższych rank. Ibra bez spalonego, wow, ale mnie rozpykał.
Nie ma spalonego, Ronaldo, będzie odpowiedź i cyk, 1-1. Wiem, że gdy go sprzedam, o ile sprzedam, to zatęsknię za takimi wykończeniami, za takimi przyjęciami, ale no nie wiem, czy go sprzedam. Mówię, jego kontrakt jest w waszych rękach. Ale znacznie inaczej się gra dzisiaj. Och, i znów nie ma spalonego, a to oznacza, że Cristiano Ronaldo trafia po raz drugi. Mam nadzieję, że po prostu w nagrodach... A właśnie, bo ja zapomniałem wam powiedzieć, ja wbiłem Gold 1. Udało mi się wbić Gold 1, bo ja tylko wrzuciłem fotkę na Twittera. Ciągle ten Twitter i Twitter, ale wbiłem Gold 1. Zapomniałem się pochwalić, więc no w tym tygodniu dwie paczki za 100k. Dwa porządne... Mam nadzieję, że porządne player piki. No... Zapomniałem kompletnie. Van Dijk przegrywa główkę z Ibrą i niestety 2-2. Ostatnie momenty pierwszej połowy, jednak nie było to najlepsze zagranie Pogby. Sędzia kończy. No i powiem wam tak, wejdzie Witsel, bo chcę wam też go pokazać po tym upgrade'zie. Jednak ma staty wyśmienity, praktycznie jak taki mini Hulit. Nawet lepszy, bo ma 4 gwiazdki sztuczek. Ta najgorsza wersja Hulita nie ma ich. Dlatego też to jest powód, dla którego nie chciałbym go na przykład trafić w paczce. Sprawdzimy go na pozycji pomocnika defensywnego za Fabinho. No bo jednak, powinien grać lepiej niż Brazylijczyk. Witsel, ryzykowna klepka. Najgorsze jest to, że ja nawet nie chciałem tego zrobić, bo gałkę miałem wykrzywioną w kierunku bramki przeciwnika. Czemu tak to wyglądało? Nie mam zielonego pojęcia. Witsel. Naprawdę coś to... Ja nie wiem, o co chodzi, bo serio, nowy padzik. Ja w ogóle od FIFA 20 przechodzę na PlayStation 4. To jest już takie moje ogłoszenie, bo mam wrażenie, że FIFA w ogóle jest inna na PS4. Może to brzmi głupio, ale lepiej gra mi się na Play'u. Wolę pada z Xboxa, ale nie wiem, ten z PlayStation jakoś lepiej reaguje na moje ruchy. Pogba, dobra przekładanka, już Dybala, taki powrót, czekał na Nainggolana, ten wycofuje. I to jest Dybala, ależ petarda, 3-2. Dybala jest takim cichym bohaterem w tej drużynie, bo oczywiście wszystkie oczy są skupione na Ronaldo, jednak Paulo naprawdę czasami potrafi odwrócić losy spotkania. Ja wam po tym meczu pokażę jego statystyki. Są wyborne. No i lecimy po kolejną bramkę. Ronaldo, Jezus, ależ rozpykałem. 4-2. Więcej szczęścia niż rozumu, ale teraz Nainggolan podaje. No i Gabriel Jezus. 5-2. Pomyłka. Jest Nainggolan, cudowne podanie, Jezus. I to jest 6-2. No cóż, idealny występ naszego tercetu. Każdy po 2 gole. Zlatan i... ależ przyspieszenia dostał. Ale z królem Van Dijkiem to prawie nikt nie ma szans. Fajny meczek. Naprawdę fajny meczek, bo po ostatnim odcinku to jest na pewno miła odmiana. Widzieć mnie uśmiechniętego bez nerwów, ale serio. Możecie mi czasami nie wierzyć, ale gameplay to jest podstawa po prostu. Podstawa do dobrej zabawy, bo słuchajcie, proszę o jedną rzecz, to ta rzecz od razu się dzieje na boisku. Podania ładnie chodzą, piłkarze przyjmują piłkę, no i tak ta gra powinna ciągle wyglądać i mam nadzieję, że drugi mecz też będzie dobry. W tym tygodniu liczy na srogie nagrody. Za rangę 70 tysięcy monet, na dodatek 50k za ligę weekendową, czyli w sumie 130 tysięcy, no i dwie paczki za 100k. Mogę się naprawdę nieźle wzbogacić, no i na pewno będę mógł sobie kupić tutaj N'Golo Kante, chyba że będziecie chcieli zmianę drużyny. No zobaczymy, zobaczymy. Tak tylko pokażę wam statystyki całej trójki. To był setny mecz Dybali. 43 gole oraz 68 asyst. Statystyki idealne jak na środkowego pomocnika ofensywnego. No w każdym meczu ma jakiś wkład w wynik, bo w sumie to jakby to tak liczyć w klasyfikację kanadyjską to ma 111 tych punktów, więc naprawdę imponujący wynik na 100 meczów. Naprawdę wow, Gabriel Jesus to też jest ewenement, kurde. 370 meczów, już prawie 200 goli, no i 152 asysty. Naprawdę, o Jezu, on jest 90, to jest mój rocznik, ja pierdzie. I Ronaldo, 191 bramek, nawet 32 asysty w 135 meczach. To co, teraz 9 goli, żeby było te 200? Do zrobienia. Czekajcie, ogarnąłem jedną rzecz, ja jestem w stanie zrobić SBC o Once to Watcha. Gdzie to kurczę się podziało? Wydaje mi się, że dowolny OT tutaj będzie miał największy sens, bo na OT lato mnie raczej nie stać.
Czekajcie, najpierw to sprawdźmy, bo Verdi, on był z wyzwań tygodniowych i wreszcie może się do czegoś przydać. Nic nie wskazuje na to, że miałby dostać jakikolwiek upgrade, a nawet jakby miał dostać, to nie ma opcji, że nim gram, więc mogę go tutaj wykorzystać. I tylko pytanie brzmi, czy ja mam piłkarzy ocenionych na 83, by tutaj kurczę ich użyć. Okej, z tego co widzę, nie muszę tutaj wrzucać nawet żadnej czerwonej karty. Wszyscy są niewymienni, więc jest to naprawdę dobry deal. Choć jeszcze sprawdzę, bo to jest karta niewymienna, ale zawsze ją mogę przepalić na kolejną. Wymienna zaś pewnie wymaga 84 oceny ogólnej, mam rację. A jeszcze jednego... O Jezu, nie dość, że 84, to jeszcze jeden inform. Dobra, przesada. To będzie idealne, bo no, nawet mógłbym to zrobić dwa razy. Obym tylko... No nie, Verdiego raczej nie mogę trafić. Okej, lecimy. Skład zgłoszony. SBC za darmo, to mi się bardzo podoba. Wreszcie te wszystkie niewymienne karty się do czegoś przydały, tylko upewniam się, czy to się... Oczywiście, że to się wszystko nagrywa, a więc proszę Państwa, Portugalia. Portugalia, to jest jedyna flaga, jaką chcę zobaczyć. Proszę, dajcie mi tu Portugalię. Nie ma walkoutu, naprawdę? To kogo ja do cholery trafiłem, że nie ma walkoutu? O Jezu, Gołowin. Za jakie grzechy. Ale zrobię jeszcze jedno. No dobra, zrobione ponownie. Wszyscy niewymienni, akurat to cena ogólna, proszę. Tylko nie znów Gołowin. Ja naprawdę, ja zapomniałem, że tu jednak są aż takie beznadziejne karty, ale chociaż możecie zobaczyć, czy warto. Ponownie. Chyba każdy z nas miał tego Verdiego, więc raz tak można sobie zrobić. Jednak czy warto później przepalić tę kolejną kartę? Zobaczmy. Nie otwieram oczu, bo ja bardzo lubię niespodzianki. Mam nadzieję, że jest walkout. I mam nadzieję, że... Chyba są ekrany, ale tu zawsze są ekrany. 84! Batshuayi, okej. Jest walkout. Spoko. Czyli mogę zrobić jeszcze jedno. Nishi ląduje na ławce, może dam mu szansę w ostatnich 10 minutach. No nie wiedziałem, że on ma aż 5 gwiazdek słabszej nogi i 4 gwiazdki sztuczek. To sprawia, że może być naprawdę przekotem. O proszę, te same... No. Byłoby śmiesznie, jakby miał PSG. No nie, ja chcę zagrać tutaj właśnie w tych pięknych czarnych strojach. Zobaczymy, czy przyniosą szczęście. O, no przyniosły, bo nie jest to potężny zespół, ale zbudowany z głową. No nie, no tutaj nie ma słabych punktów, to trzeba podkreślić. Naprawdę cieszę się, że ogarnąłem, że mam tego Verdiego, bo zawsze uważam SBC za fajne części filmów. No bo jest adrenalinka, jest zabawa, też możecie napisać, co trafiliście. Aj, spalony. Ale możecie napisać, co trafiliście, jeśli zrobiliście. Kurde, to było niezłe wykończenie. Na pewno, wiecie co? Nie wysyłajcie mi tylko zdjęć, że trafiliście Once to Watch Cristiano Ronaldo, bo... Dobra, no będę się cieszył, że chociaż wam się udało. Ja się zastanawiam, co z tym Batshuayim, bo muszę też spojrzeć, jak wygląda terminarz Crystal Palace, czy będzie miał szansę na zdobycie jakiejś bramki, no bo mówię, zawsze taki zmiennik mógłby być ciekawy, jednak no przez to, że on jest oceniony aż na 84, to kolejne SBC nie wyszłoby tak drogo, że tak powiem, bo mogę wrzucić kilku piłkarzy nisko ocenionych. A zawsze, zawsze jest ten... Jest jakaś szansa, że trafi Ronaldo? Jest. Jakaś. Jeszcze w tym roku go nie trafiłem, więc może to jest ten moment, a teraz Paul... Dlaczego? Dlaczego jesteś, jaki jesteś, że... Naciskałem od razu B. Jak ja was kocham, naprawdę, nie skłamałbym. Rashford. Skończył jak Ronaldo. Zabawił się z moimi obrońcami jak Messi. 1-0 dla przeciwnika. A wszystko potoczyłoby się inaczej, gdybym wcześniej, no, zdobył tę bramkę Jezusem, ale no niestety, gra nie chciałabym ją strzelił. Pogba, na ślepo, Ronaldo i mamy 1-1. Ale nie celebruj, tę piłkę chciałem od razu wziąć, ale dawno nie miał pojedynczego si, więc oto moment, Cristiano Ronaldo. Podanie z Rabony. Pogba, ruletka. Spalony, prawda? Nie było! A wiecie co? Dam szansę Belgowi już teraz. Batshuayi zastępuje Jezusa. Tak jest. Zdejmuje go w 199... Nie, to on miał 198 bramek. No nie w tym meczu. Nie w tym meczu, kolego. Postawiłem na Belga, bo ja po prostu ubóstwiam piłkarzy, którzy mają 5 na 4 lub 5 na 5. Nie bez powodu Perisic jest jedną z moich ulubionych kart w historii FIFA, bo... Oni strzelają lepiej. Takie są fakty.
Długo, długo rozgrywam piłkę, ale to dlatego, że chcę znaleźć sobie dogodną sytuację do oddania strzału i teraz Dybala! Naprawdę było warto. Warto grać w taki sposób. Oczywiście trzeba być mega cierpliwym. Cierpliwości mi często brakuje, jednak teraz to naprawdę opłaciło. Idealnie znaleziona luka. Naprawdę, no chyba z 30 podań miałem w tej akcji. Bardzo możliwe, że mój rekord osobisty. No i Dybala w idealnym miejscu, w idealnej porze. Jest 2-1 dla nas. Cyk. Cristiano szuka sobie tego miejsca, ładnie, poza pole karne, Witsel do Pogby, to jest już pole karne i tak, jest jedenastka. Żółta, tylko żółta, ale karny czy wolny? Karny, a więc Cristiano Ronaldo, no bo kto inny? Ronaldo! 3-1. Bardzo słabe podanie Cristiano, Dybala dobrze w defensywie, Cristiano przejmuje. I zobaczmy, to jest już pole karne, oj, ojej, to jest drugi rzut karny. Nieprawdopodobne spotkanie. 5 minut chyba, dwie jedenastki, a więc ponownie Cristiano Ronaldo w sam środek. 4-1. No i jeśli dobrze liczę, jest to hat-trick Cristiano w tym meczu. Bardzo możliwe, że przeciwnik opuści to spotkanie. Trzeba było faulować? Nie trzeba było. On jest niesamowity. No nie widzę, kurde, gry bez niego, bo dobra, z jednej strony chcę zbudować coś nowego. A może to czas, by rozpocząć po prostu nową serię na kanale, by też była taka odmiana, inne gwiazdy? Może to jest ten moment? Co o tym sądzicie? Tylko pytanie brzmi, czy jeśli wprowadzę nową serię, to czy będziecie tę oglądać tak samo chętnie? No mam nadzieję, że tak. Mam nadzieję, że tak. Ten odcinek był idealny. Walkout z SBC jednak, no patrzyła i nic nie pokazał w tym spotkaniu, więc przepalmy go. Dobrze, wyzwanie ukończone, tylko jedna karta wymienna, jest to Roussillon, kupione za 1000 monet. Przepalam inną kartę za Food Champions, jednak oby się to opłaciło. Żegnaj Batshuayi, i zagrałeś jedną połowę, może raz miałeś piłkę przy nodze. Mam nadzieję, że twój następca będzie dobry. Drodzy widzowie, zakończmy ten odcinek w stylu, dajcie mi tutaj po prostu kogoś grywalnego, nie? Kogoś, kto może by nawet pasował do mojego zespołu, nie patrzę? Bo standardowo lubię niespodzianki. Tak staram się wysłuchać, czy jest walkout. Dziękuję wam za oglądanie. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pozdrawiam. Cześć.